We wrześniu ubiegłego roku polskie i niemieckie media obiegła informacja o polskiej nastolatce brutalnie zamordowanej za naszą zachodnią granicą i dzisiaj opowiem wam tę historię. Ten materiał jest wyjątkowy, jeśli można to tak nazwać. Długo zwlekałem z jego zrobieniem, bo po raz pierwszy opowiem historię, która niejako jest mi bliska, ponieważ znałem ofiarę i znam jej bliskich. Historie, w których dochodzi do zbrodni, a obiema stronami są nastolatkowie, zawsze są podwójnie dramatyczne. A właśnie z taką historią mamy do czynienia. Opowiem wam dzisiaj o niespełnionym romansie, zazdrości, zemście, walce o lepszy byt, tragedii bliskich. I w tym wszystkim jest nastolatka, której marzenia, plany, pasja i życie zostały brutalnie przerwane. Zanim zaczniemy, to zastanawiałem się, czy taki odcinek powinien mieć sponsora, ale myślę, że jeśli tak, to właśnie takiego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, która w swojej ofercie posiada specjalność kryminologia i kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczelnia oferuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również doświadczenie praktyczne, czego przykładem są zajęcia na strzelnicy i inscenizowanym miejscu zbrodni, gdzie studenci mogą się wcielić w rolę prawdziwego detektywa. Uczelnia Techniczno-Handlowa jest zaopatrzona we własne laboratorium kryminalistyczne, gdzie posiada profesjonalną walizkę technika kryminalistyki. Jeśli lubisz szukać nowych rozwiązań i odkrywać tajemnice, to te studia są dla ciebie. Więcej informacji odnośnie kierunku i uczelni znajdziecie w opisie. Polecam się zainteresować, bo nabór już trwa, a liczba miejsc jest ograniczona. Tymczasem zaczynajmy historię Wiktorii. Wiktoria urodziła się 15 kwietnia 2005 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów, z którego zresztą również pochodzę, to 100-tysięczne miasto na zachodzie Polski. Kiedy dziewczynka miała 1,5 roku, jej matka rozstała się z biologicznym ojcem Wiktorii. Kobiety zostały same i musiały sobie z tym poradzić, jak i materialnie, tak i życiowo. Dodatkowo pani Katarzyna borykała się z problemami zdrowotnymi, co z pewnością miało duży wpływ na to, jak szybko Wiktoria stała się osobą odpowiedzialną, jak na swój wiek oczywiście. Nie sprawiała problemów wychowawczych, uczennicą była świetną i wielką pasją był taniec. Występowała w gorzowskim zespole artystycznym Buziaki, w którym osiągała mnóstwo sukcesów, występując nie tylko lokalnie, ale również w całej Europie. Dziś po tym wszystkim pozostały nagrania, medale i dyplomy. Zresztą ta pasja mogła w przyszłości przerodzić się w pracę, ponieważ jednym z marzeń Wiktorii było zajmować się choreografią. Kiedy Wiktoria miała 6 lat, w życiu jej mamy pojawił się mężczyzna, pan Radosław. Człowiek ten od tego czasu wypełni w życiu Wiktorii lukę po nieobecnym ojcu i do samego końca Wiktorię będzie łączyła z nim bardzo silna więź. Bezsprzecznie będzie pełnił rolę ojca. Jedną z historii obrazującą, jakim dzieckiem i w jakich warunkach dorastała Wiktoria, jest historia, kiedy borykająca się z problemami zdrowotnymi mama zemdlała. Wtedy to kilkuletnia, ledwie dziewczynka, zachowała zimną krew dzwoniąc do ojca, który był w pracy i prosząc o instrukcję postępowania. Finansowo rodzina nie była zamożna, co z czasem zaczęło przynosić pewne problemy. Dzisiaj mimo wszystko świat jest bardziej konsumpcyjny i dzieci zwracają uwagę, czy ktoś ma dobry telefon, modne ciuchy. Wiktoria oczywiście tego nie miała, więc kiedy była w wieku 10 lat, doszło nawet do tego, że rodzice musieli ją przenieść do innej szkoły. Jednak problemy z rówieśnikami gdzieś tam się powtarzały. Kolejną z przyczyn był fakt, że kiedy Wiktoria zaczęła wchodzić w wiek dojrzewania, dużo szybciej dorastała niż jej rówieśniczki, co zresztą widać na fotografiach. Jej wygląd nie był dziełem chirurgii czy salonów kosmetycznych, a natury. A to z kolei potrafiło budzić czasami zazdrość koleżanek, zwłaszcza kiedy był to już wiek, w którym nastolatkowie zaczynają się interesować płcią przeciwną. Mimo tych wszystkich historii, Wiktoria wciąż była uśmiechniętą nastolatką, która nie sprawiała problemów wychowawczych, nawet kiedy wchodziła i była w wieku dojrzewania. Oceny, jakie przynosiła ze szkoły, zdają się to tylko potwierdzać. Tak jak widać na zdjęciu, do domu przynosiła świadectwa z czerwonym paskiem. W 2014 roku na świat przychodzi siostra Wiktorii. Mniej więcej w wieku 12 lat Wiktoria kończy tańczyć w Buziakach, rozpoczynając treningi w innej szkole. Życie rodzinne toczyło się jak w większości polskich rodzin, które gdzieś tam żyją troskami dnia codziennego, starają się wiązać koniec z końcem, zapewniając przy tym jak najlepsze warunki swoim podopiecznym. Mniej więcej w 2019 roku tata Wiktorii zaczyna wyjeżdżać do Niemiec, do pracy.
Oczywiście powód był materialny, jak mnóstwa innych osób, które wybierają emigrację. Z czasem rozłąka z bliskimi stała się jednak dokuczliwa i cała rodzina zaczyna rozważać opcję zamieszkania na obczyźnie. To właśnie Wiktoria jako pierwsza dołącza do taty w Niemczech. Spędza u niego miesiąc w wakacje 2019 roku, poznając okolice i tamtejsze życie. W sierpniu 2019 roku z kolei zapada decyzja, że cała rodzina przeniesie się za naszą zachodnią granicę. Rodzina zamieszkała w miejscowości Lichtenberg w Saksonii. To niewielkie, liczące około 1500 mieszkańców miasteczko, położone na południowym wschodzie Niemiec. Oddalone około 25 km od Drezna, w którym zresztą Wiktoria marzyła kiedyś zamieszkać. Oczywiście początki nastolatki nie były łatwe. Nowe miejsce, nowi znajomi i przede wszystkim język, który stanowił barierę. Jednak to już nie była mała dziewczynka. Wiktoria potrafiła o siebie zadbać, szybko uczyła się języka i szybko go po prostu opanowała. Wkrótce w takim stopniu, że to ona mogła pomagać swoim kolegom i koleżankom w nauce. Bo jak wcześniej wspominałem, Wiktoria była piątkową, pilną uczennicą, więc kiedy tylko opanowała język, to również tak było na emigracji. W tym miejscu warto się zatrzymać, bo warto chyba, żeby ten materiał miał pewne przesłanie, że warto rozmawiać ze swoimi dziećmi, szczerze pomagać, a niekoniecznie oceniać. Niekoniecznie udałoby się uniknąć tej tragedii, o czym sami się przekonacie wkrótce, ale myślę, że wielu innych z udziałem nastolatków z całą pewnością. Wiktoria miała świetny kontakt ze swoimi rodzicami, do tego stopnia, że pan Radosław potrafił pójść z nią, czekając oczywiście na korytarzu, podczas pierwszej wizyty u lekarza od kobiecych spraw. Mimo tego wszystkiego gdzieś pod koniec zostało przeoczone zagrożenie, choć tak jak wspomniałem, niekoniecznie udałoby się zapobiec tej tragedii. I absolutnie nie mówię, że ktokolwiek poza sprawcą jest choć w minimalnym stopniu winny, ale do tego jeszcze dojdziemy, to za chwilę wyjaśnię. W każdym razie niedługo przed tragedią, jak wiemy z wiadomości wysyłanych koleżance, Wiktoria mogła obawiać się swojego przyszłego oprawcy. I boję się, że Finn mnie zabije, że będzie zły, ale to on mnie źle traktował zawsze. Ale od początku Wiktoria z Lichtenberga jeździła do oddalonego około 7-9 km Gross-Rohrsdorf. Tam jeździła codziennie do szkoły, tam również miała znajomych. Gross-Rohrsdorf, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, jest większym, około 10-tysięcznym miastem. Oczywiście w tym rejonie kraju mieszka niewielu Polaków, więc większość jej przyjaciół stanowili Niemcy. Wiktoria jakiś czas przed tragedią zaczęła spędzać czas również z towarzystwem, nazwijmy to, odrobinę mniej grzecznym. Typowe nastolatki, którzy próbują bardziej imprezowego stylu życia. Przynajmniej tyle na ten temat wiem. Wiemy również, że Wiktoria była osobą asertywną, nie wracała do domu pod wpływem czegokolwiek, nie znikała na noc, nic z tych rzeczy, po prostu spędzała z nimi czas. To w tym towarzystwie był również Finn urodzony 14 czerwca 2006 roku, młody obywatel Niemiec, uczeń równoległej klasy w tej samej szkole co Wiktoria. Wiemy dzisiaj, że łączyła ich mocniejsza relacja niż przyjaźń, ale nie byli parą. Finn jednak nie był wymarzonym wybrankiem. Okazało się, że poza nim spotyka się również z inną dziewczyną. Poza tym z samych wiadomości Wiktorii dowiadujemy się, że raczej nie był to miły chłopiec. Wiktoria skontaktowała się z dziewczyną, z którą Finn również się spotykał i poinformowała ją o tym fakcie. Według relacji z jej wiadomości wiemy również, że miała na to dowody. Pisałam z nią, rano jak spałaś. Napisała, że jak pogada z nim, to niech do mnie napisze, co powiedział, bo mam na wszystko dowody. Filmiki z siniakami przecież. Jak idziemy? Dodatkowo, z tego co wiemy dziś, Wiktoria najprawdopodobniej w ramach rewanżu, tak by informacja dotarła do owej dziewczyny, powiedziała kilku osobom w szkole, że jest w ciąży. Na potwierdzenie swoich słów miała pokazać nawet zdjęcie USG. Oczywiście zdjęcie USG nie należało do niej, bo żadnej ciąży nie było. Wiemy na pewno, że Finn chciał się spotkać, ale najprawdopodobniej Wiktoria się obawiała. Wiemy również, że jakiś czas przed tragedią przestała chodzić do znajomych, o których wspomniałem. Niestety, nadszedł dzień 15 września 2021 rok, godzina 15:30. Dziś nawet nie wiadomo, czy Wiktoria się umówiła z Finnem, czy ten na nią czekał. Nie wyjaśnia tego również akt oskarżenia, a sam zainteresowany wielokrotnie zmieniał wersję. Wiemy na pewno, że Wiktoria była umówiona z koleżanką właśnie w Gross-Rohrsdorf. Najprawdopodobniej szła właśnie do niej, bo tragedia wydarzyła się około 100 metrów od miejsca zamieszkania owej koleżanki. Nie wiemy, co się dokładnie wydarzyło. Wiemy, że Wiktoria spotkała się z Finnem. Wiemy, że zaczęli się kłócić. Wiemy, że Finn ubrany był cały na czarno i miał ze sobą torbę, w której znajdował się ręcznik i nóż. Wiemy, że Wiktoria nie miała szans na obronę. Pierwszy cios został zadany, kiedy odwracała się do swojego oprawcy plecami. Został zadany właśnie w plecy.
Łącznie ran było 14, w tym 6 śmiertelnie groźnych. 15-latek dźgał po całym ciele, najwięcej razy w brzuch. Najprawdopodobniej z powodu fałszywej informacji o ciąży. Ostrze trafiło również w serce. Mężczyzna, który znajdował się nieopodal miejsca zdarzenia, zareagował, mimo że był tam z dziećmi. Spłoszył napastnika, który zabrał swoje rzeczy oraz telefon Wiktorii i uciekł stamtąd. W trakcie ucieczki próbował jeszcze złamać blokadę iPhone'a i usunąć z niego ślady znajomości z ofiarą. Ta sztuka jednak mu się nie udała. Telefon został zablokowany i wyrzucony do Toytoya. Ten telefon później policja odnajdzie i uda się z niego odzyskać sporo danych. Wiktoria po ataku będzie miała jeszcze puls. Niestety, odejdzie w drodze do szpitala. Nie miała szans, obrażenia były zbyt potworne. Finn nie został zatrzymany od razu. W drodze do domu po dokonaniu zbrodni spotkał jeszcze wspólnego znajomego, któremu powiedział, że widział, jak ktoś atakuje Wiktorię. Tego samego dnia sprawca razem z matką zgłosi się na komisariat policji, twierdząc, że spotkał się z Wiktorią, ale kiedy odchodził, to ona była jeszcze cała. Miał z kolei widzieć, jak jakiś starszy mężczyzna podchodzi do kobiety i ją atakuje. Został zwolniony do domu. Pan Radosław, ojciec Wiktorii, opowiadał mi, że rowerem jechał na zakupy, widząc karetkę na sygnale. Wtedy jeszcze do głowy mu nie przyszło, że stało się coś Wiktorii. Rodzice nie połączyli również tego z faktem, że telefon ich córki był nieaktywny. Dopiero około godziny 18 przyjechała policja i poinformowała bliskich, że Wiktoria została zaatakowana. Po chwili dodając, że tego nie przeżyła. Jeszcze tego samego dnia w domu Fina policja robi rutynowe przeszukanie i niczego nie znajduje. Nie trudno odkryć, że nie była to zbrodnia doskonała, a mimo wszystko policji zatrzymanie sprawcy zajęło tydzień. Krąg zaciśniał się wokół Fina, zeznania znajomych i kolejne dowody go pogrążały. Choć nigdy nie udało się znaleźć najważniejszego, narzędzia zbrodni, to drugie przeszukanie w domu nastolatka przyniosło jednoznaczną odpowiedź, kim był sprawca. Policja znalazła na dnie szafy ubrania ze śladami krwi ofiary. Ubrania, które chłopak miał na sobie w momencie dokonania zbrodni. Musimy wziąć pod uwagę kilka faktów, o których powiedziałem. Jeśli Finn miał na spotkanie z Wiktorią torbę z ręcznikiem i nożem, to trudno zakładać, że szedł tam na rozmowę. Sam fakt, że jeszcze tego samego dnia zgłosił się na komendę składając fałszywe zeznania, sugeruje, że zrobił to w jakiś dziwnie wyrachowany sposób. Przecież mówimy o 15-letnim chłopcu i to jest najbardziej przerażające, jak to, że dziecko zadawało tak koszmarne obrażenia w tak dużej ilości. Z tego, co udało mi się ustalić, nastolatek oczekiwał, że Wiktoria napisze jego dziewczynie, że kwestia ich romansu była nieprawdą, bo taki warunek powrotu tamta miała postawić. Oczywiście mówimy o nastolatkach i kwestiach, które za rok nie miałyby już kompletnie znaczenia i o 15-latku, który na spotkanie z koleżanką zabiera nóż i ręcznik. W ramach ciekawostki powiem, że 2 miesiące później ojciec Wiktorii przeszedł załamanie i trafił do tego samego szpitala, to jest duży szpital, w którym morderca jego córki był na obserwacji. Oczywiście w innym budynku. Obecnie przed niemieckim sądem toczy się postępowanie. Chłopakowi ze względu na niski wiek grozi maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności. Podczas pierwszej z rozpraw nie okazał skruchy. Nie miał również oporów, aby patrzeć bliskim Wiktorii w oczy. Tragedia dzieci jest zawsze czymś podwójnie smutnym. Ludzie, którzy mieli przed sobą całe życie, bliscy, to wszystko jest bardzo ponure. Wiktorii nigdy się już nie zwróci. Zginęła w jakimś absurdalnym zbiegu zdarzeń, nieodpowiedzialności. Zginęła za coś, co za rok pewnie nie byłoby kompletnie istotne. Wspominałem o tym, że warto rozmawiać ze swoimi dziećmi. To jest strasznie ważne i o ile rozmowy z Wiktorią może nie uratowałyby jej życia, bo takie były, poza pewnie jakimiś pojedynczymi tajemnicami, niegroźnymi, które ma w zasadzie każdy, o tyle wydaje się, że z Finnem nikt nie rozmawiał. Jakbyśmy nie patrzyli na tę sprawę, to wciąż to jest dzieciak, który czegoś nie udźwignął i nie mówię tego, żeby go bronić, bo zrobił rzecz straszną. Tylko gdzieś z tyłu tej zbrodni, jak i każdej popełnionej przez dzieci, ktoś stoi. Ktoś, kogo nie można za to ukarać. Jakiś rodzic, opiekun, który jest częściowo winien tego, że jego dziecko było zdolne dokonać takiego czynu w tak wyrachowany i brutalny sposób. Że jego dziecko tak bardzo nie udźwignęło podstawowych emocji. Jeszcze raz przypominam, aby zapoznać się z ofertą Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym materiale.